Na przełomie XV i XVI wieku w Europie zaczęły zachodzić wielkie zmiany związane ze sztuką, kulturą oraz światopoglądami wyznawanymi przez ówczesnych ludzi. Jeszcze do drugiej połowy XV wieku, w okresie średniowiecza, głównym motywem sztuki, kultury oraz światopoglądów wyznawanych przez ówczesnych uczonych były elementy sakralne. Wszystko kręciło się wokół Boga, Jezusa Chrystusa i innych elementów biblijnych. Jednak to zaczęło się zmieniać od drugiej połowy XV wieku, kiedy coraz bardziej ówcześni uczeni i artyści zaczęli interesować się motywem człowieka, jego natury, jego zalet, wad, wszystkich niedoskonałości. Doprowadziło to do położenia podwalin pod nową ideologię, która stała się niezwykle popularna w Europie na przełomie XV i XVI wieku. Mowa tu o humanizmie, czyli nauce skupiającej się wokół natury człowieka. Nauka ta czerpała inspirację z antycznego powiedzenia „Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce”, co oznaczało mniej więcej tyle, jak akceptację swojej ludzkiej natury ze wszystkimi jej wadami i zaletami, mocnymi i słabymi stronami. Mówiąc krótko, celem humanizmu miało być zgłębianie ludzkiej natury i poznanie jej jak najlepiej. Innym motywem, który zaczął pojawiać się szczególnie w europejskiej kulturze i sztuce przełomu XV i XVI wieku, było rosnące zainteresowanie okresem antycznym, szczególnie starożytną Grecją i Rzymem. W średniowieczu wszystko, co związane z antykiem, było odrzucane jako coś pogańskiego, niechrześcijańskiego. Z kolei na przełomie XV i XVI wieku te nurty zaczęły się odradzać. Coraz częściej zaczęto interesować się elementami sztuki, architektury czy filozofii okresu starożytnego, w wyniku czego coraz częściej można było dostrzec przeplatanie się elementów czy wątków antycznych do ówczesnego malarstwa, rzeźbiarstwa, architektury lub filozofii wyznawanej przez ówczesnych uczonych. Te i inne elementy oraz wydarzenia doprowadziły tym samym do rozpoczęcia kolejnej ważnej epoki w dziejach ludzkości. Mowa tu mianowicie o renesansie. Słowo to wywodzi się z języka francuskiego i oznacza odrodzenie. Było to dość trafne określenie jak na tamtą epokę, biorąc pod uwagę fakt, iż w tym czasie w Europie odradzały się pewne wątki i zainteresowania ówcześnie żyjących ludzi, związanych ze wspomnianą już przeze mnie wcześniej starożytnością czy ludzką naturą. Spośród najbardziej znanych architektów okresu renesansu, którzy odegrali najbardziej istotną rolę w ukształtowaniu tej epoki, byli głównie włoscy uczeni, żyjący na przełomie XV i XVI wieku. Najbardziej znanym i rozpoznawalnym z nich wszystkich był Leonardo da Vinci. Urodzony w połowie XV wieku, włoski uczony zapisał się na kartach historii jako genialny artysta, malarz, rzeźbiarz, a także wynalazca, który dokonał wielu rewolucyjnych odkryć i wynalazków, które wyprzedzały swoją epokę. Wprawdzie większość z nich pozostała jedynie na papierze jako szkice, ale w przyszłości niektóre z nich miały stać się źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń uczonych i naukowców. Leonardo da Vinci zapisał się na kartach historii przede wszystkim jako malarz, ze względu na swoje liczne osiągnięcia malarskie. Między innymi to on właśnie był autorem słynnego obrazu Mona Lizy, którego oryginał można obecnie podziwiać w Muzeum w Louvre w Paryżu, stolicy Francji. Innym z jego znanych dzieł była Ostatnia Wieczerza, czyli słynny obraz przedstawiający moment Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa z jego apostołami przed jego ukrzyżowaniem. Jednak Leonardo da Vinci zapisał się na kartach historii również jako wynalazca, człowiek, który swoimi pomysłami wyprzedzał swoją epokę.
Chociaż większość spośród jego wynalazków pozostała jedynie na szkicach, to jednak sam fakt, iż już na szkicach zaczął tworzyć takie pomysły jak maszyny latające, helikoptery, spadochrony czy nawet łodzie podwodne, świadczy o tym, że swą pomysłowością Leonardo da Vinci zdecydowanie wyprzedzał swoją epokę. Innym spośród znanych architektów renesansu jest włoski rzeźbiarz Michał Anioł, który był odpowiedzialny m.in. za wyrzeźbienie słynnej rzeźby Dawida, będącej chyba najsłynniejszym dziełem sztuki stworzonym przez tego rzeźbiarza, jak również to jemu w połowie XVI wieku powierzono odpowiedzialność za kontynuowanie budowy Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim. Chociaż to Włosi w skali ogólnoświatowej najbardziej zapisali się na kartach historii jako architekci renesansu, to jednak wśród tego grona wymienić można także Polaka. Mowa tu mianowicie o polskim astrologu i lekarzu pochodzącym z Torunia, czyli Mikołaju Koperniku, który był odpowiedzialny za stworzenie teorii heliocentrycznej. Jako pierwszy uczony na świecie wysnuł teorię, że to Słońce znajduje się w centrum Wszechświata, a Ziemia i inne planety ją okrążają. Było to dość rewolucyjne jak na tamte czasy twierdzenie, gdyż w tym okresie w Europie panowała tak zwana teoria geliocentryczna, która zakładała, że to Ziemia jest w centrum Wszechświata, a Słońce i inne planety ją okrążają. Jednak przez dłuższy okres czasu Kopernik ukrywał swoją teorię, nie obnosił się z nią na lewo i prawo, gdyż biorąc pod uwagę fakt, iż Kościół w tamtym okresie był gorliwym zwolennikiem teorii geliocentrycznej, to za głoszenie swojej teorii heliocentrycznej Kopernik mógłby zostać oskarżony o herezję i postawiony przed sądem. Dlatego dopiero pod koniec życia Kopernik zdecydował się opublikować swoją pracę pod tytułem O obrotach ciał niebieskich, w której przedstawił swoją teorię heliocentryczną. W późniejszych latach teoria ta miała znaleźć wielu zwolenników wśród innych europejskich uczonych, m.in. włoskiego uczonego Galileusza. Innym człowiekiem, który odegrał kluczową rolę w rozwoju epoki renesansu, był niemiecki wynalazca Jan Gutenberg, który wsławił się tym, że w drugiej połowie XV wieku stworzył pierwszy działający na terenie Europy druk. Stworzył maszynę drukarską opartą na technice ruchomej czcionki, dzięki której można było o wiele łatwiej przepisywać księgi niż dotychczas. Do tej pory w Europie księgi można było przepisywać jedynie ręcznie, a tak dzięki wynalezionemu przez Gutenberga drukowi książki można było przepisywać o wiele szybciej i na o wiele większą skalę. Doprowadziło to tym samym do większego rozpowszechnienia książek na terenie Europy i zmniejszenia tym samym również ich cen, gdyż do tej pory przepisanie każdej kolejnej książki było niezwykle długotrwałym i kosztownym przedsięwzięciem. A tak dzięki Gutenbergowi książki stały się o wiele tańszym produktem i co za tym idzie łatwiej dostępnym na europejskich rynkach, co w dłuższej perspektywie miało zdecydowanie pozytywnie wpłynąć na rozwój oświaty i walki z analfabetyzmem na terenie Europy. Jak więc widać, epoka renesansu, w tym również i architekci, odegrali kluczową rolę w rozwoju ludzkiej cywilizacji na terenie Europy. Jednak to, jak rozwijała się przede wszystkim kultura i sztuka renesansu na terenie kontynentu europejskiego, opowiemy sobie w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.